wraz z nami Josip Solicz. Josip, przyjeżdżaliśmy tutaj do Nowego Sącza z nastawieniem, że będzie to ciężki, bardzo męski bój, no i faktycznie taki był. Taki był, jak okazało się. Bardzo ciężki mecz. Widzieliśmy, że Sandecja bardzo mocny przeciwnik, ale szanujemy ten punkt. Powalczyliśmy trochę, wiem, że to nie było do oglądania za bardzo, ale szanujemy każdy punkt, ciężko pracujemy po to. Teraz musimy odpocząć i piątek dalej walczyć. Mamy delikatny problem, jeśli chodzi o utrzymanie się przy piłce, konstruowanie swoich sytuacji. No właśnie, czy to kwestia tego, że przeciwnik naciskał, czy coś głębiej w naszym zespole? Nie, nie mamy problemu. My gramy, słuchaj, trenujemy, błędy się zdarzają. Nie potrafimy każdą piłę utrzymać. Jakbyśmy wszystko robili, co dogadamy się, to byśmy chyba nie byli w Resowi czy w pierwszej lidze, ale taka jest piłka. Stwarzamy szanse. Jakbyśmy byli trochę tam mocniej determinowani w tym połkarnym, coś by padło, ale dalej pracujemy nad tym i jak powiedziałem, będziemy pracować do następnego meczu. Podczas wywiadu z Komorkiem przed dzisiejszym spotkaniem pytałem, czy ten mecz to będzie właśnie takie spotkanie, gdzie ta fizyczność będzie determinowała boiskowe poczynania, i chyba tak faktycznie było. No było. Nie ukrywamy, że Sandecja przez Szowszycza wszystko budowała. Wiedzieliśmy o tym, ale też wiedzieliśmy, co mamy robić. Z tyłu to myślę, że bardzo dobrze odrobiliśmy wszystko i jak powiedziałem, szanujemy ten punkt, idziemy dalej. Czuć było, że w szeregach ekipy gospodarzy twój krajan wiedzie prym, dominuje na boisku, rozdziela piły takie, że no palce lizać. No to jest taki piłkarz, grał na dużo większym poziomie niż pierwsza liga jest i widać, że umie, ale jak powiedziałem, widzieliśmy, co potrafi i myślę, że dobrze popracowaliśmy na tym. Solo, teraz święta, no właśnie, połowiczna radość, z połowiczną radością wracamy do Rzeszowa, ale przed nami kolejne boje, kolejne spotkania i tych spotkań wyjazdowych będzie znowu bardzo dużo. Prawda, tak jest, wracamy do Rzeszowa. Niestety nie udało nam się wygrać, ale jak powiedziałem, szanujemy ten punkt, odpoczywamy teraz święta z rodzinami i od poniedziałku pracujemy dalej, żebyśmy wygrywali mecze i cieszyli się z trzech punktów. Josip Solicz, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.